dyrektor programowy stacji TVN, pan Edward Miszczak razem z nami. Witam serdecznie. Dzień dobry. Mnóstwo jak zwykle nowości się pojawi. Na jaką nowość najbardziej pan stawia? To znaczy najbardziej ciekaw jestem, jaki poziom, bo na pewno osiągnie dobry, ale ciekaw jestem, czy Polacy kupią tę formę opowieści o starym Krakowie, czyli Belle Époque, bo to jest taki miks serialu historycznego, ale i zarazem kryminału. Myślę, że nam się bardzo te pierwsze odcinki podobały. Jest tylko teraz ciekawość, ale to zawsze ciekawość dyrektora programowego, jak widzowie przyjmą ten projekt na antenie. Myślę, że bardzo dobrze. Ciekawość, ale też to bardzo była kosztowna z tego, co pan dyrektor mówił, produkcja. Ile ona kosztowała? Nie mogę zdradzić, bo to zawsze tajemnica kuchni, ale to najdroższy serial, jaki do tej pory robiliśmy, jaki do tej pory, myślę, robiła polska telewizja. To myślę, że wiele rzeczy o tym decyduje, to, że część programu powstaje w Krakowie, część w Warszawie, stroje ściągamy specjalnie z Londynu, mnóstwo detali, dużo gwiazd. No jak się to wszystko podsumuje, to można umrzeć z wrażeniem. Ale czy kolejne sezony będą? W takim razie, jeżeli ta produkcja się sprawdzi i będzie chętnie oglądana? Będą na pewno. My już pracujemy nad nowymi sezonami. Pracujemy dlatego, że no, ta przerwa potem pomiędzy jest za krótka, żeby być gotowym. Jesteśmy już chyba gdzieś na czwartym, piątym odcinku nowej serii. Ja w ten program wierzę. Myślę, że to jest bardzo popularni aktorzy. Bardzo ciekawa historia, bo kryminał, jeśli jest dobrze poprowadzony, a to jest jeszcze ten czas, kiedy do życia wprowadzane są nowe techniki operacyjne, czyli linie papilarne, czyli badanie krwi, czyli takie historie, które do tej pory nie były wykrywane, dzięki nowym technikom kryminalistycznym mogą zostać odkryte. Paweł Małaszyński, genialny.